naszych wiadomościach m.in. o dwóch wystawach w Bielsku-Białej, także o pomocy dla biednych i potrzebujących w Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta oraz zaprosimy na Orszak Trzech Króli. W 31. rocznicę ogłoszenia w Polsce stanu wojennego w Galerii Akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbył się finisarz wystawy poświęconej laicyzacji życia społeczno-politycznego PRL w latach 1945-1989. Organizatorami ekspozycji pod tytułem Za Marksem, bez Boga są Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. W wydarzeniu wziął udział m.in. biskup Tadeusz Rakoczy. Na wystawie zaprezentowano 35 paneli, na których umieszczono fotografie, plakaty, druki ulotne, dokumenty, fragmenty kronik szkolnych, materiały prasowe ze zbiorów osób prywatnych i instytucji. Współautorka scenariusza wystawy, pracownica pionu edukacyjno-naukowego Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Łucja Marek zaznaczyła, że proces laicyzacji w Polsce Ludowej toczył się dwutorowo. Czyli usuwanie symbolów religijnych, religii, wiary, Boga z przestrzeni publicznej, z życia społecznego, ale także poprzez laicyzację władze komunistyczne rozumiały laicyzację świadomości i postaw moralnych obywateli. Co więcej, ta laicyzacja świadomości miała na celu wykorzenienie postaw religijnych, a w to miejsce uzupełnienie tej pustki treściami ideologicznymi, czyli tym światopoglądem marksistowsko-leninowskim. Z kolei biskup Rakoczy przypomniał, że walkę z Kościołem, duchowieństwem i wiernymi toczono w PRL-u w imię nieuzasadnionej niczym walki z Bogiem, a niektórzy, jak zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, zapłacili za to najwyższą cenę. Duchowny stwierdził, że to niezrozumiałe i smutne, że dziś o tamtych czasach mówi się niechętnie. Jest jakaś zmowa milczenia wobec tak ważnej historycznej sprawy. Powiem odważnie, że nie o zemstę oczywiście chodzi, lecz o pamięć, o którą wołają ofiary. I dzięki tej wystawie chcemy zachować pamięć o trudnej i bolesnej przeszłości po to, by ocalić od zapomnienia losy ofiar. Prezes Bielskiego KIK-u Elżbieta Kralczyńska podkreśliła w rozmowie z nami, że zadaniem organizacji, którą reprezentuje, jest przypominanie ważnych dat z historii. Służyć ma temu także wystawa oglądana w kolejną rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Dla nas to nie jest historia, dla nas to jest dzień, który się odbył, natomiast dla młodzieży jest to coś, czego nie zaznali i dzięki Bogu. Natomiast dla mnie stan wojenny był przerwaniem wielkich działań, które z opóźnieniem ponad dziesięcioletnim okazały się słuszne. Profesor Ernest Zawada, kurator Galerii Akademickiej, zauważył z kolei, że wystawa w pewnym sensie dotyczy kwestii sakrum i profanum. Sakrum, które zostało sprofanowane i zostało przeinaczone. Wydaje mi się, że wystawa znalazła się u nas dlatego, żeby studentów w pewnym sensie uświadomić, jak drzewiej było za naszych czasów, kiedy rzeczywistość była po prostu przeinaczana. Kolejne bloki panelowe wystawy, którą można oglądać na ATH od 19 listopada, ukazują tło polityczne i etapy laicyzacji, od sekularyzacji przestrzeni publicznej, życia społecznego, prywatnej sfery życia obywatela, po nową obrzędowość socjalistyczną oraz nowe święta i obyczaje. Około 70 osób dziennie odwiedza prowadzone przez Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta pomieszczenie dziennego pobytu. Gruntownie wyremontowany i zaadoptowany na ten cel pokój w centrum Bielska-Białej otwarto rok temu. W świetlicy może przebywać do 120 osób w godzinach, kiedy zamknięte są miejskie noclegownie. Działa tu także rzecznik osoby bezdomnej, oferujący bezpłatne porady prawne. Tadeusz Cozac, prezes i założyciel Bielskiego Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta, zapewnił, że osoby bezdomne i najuboższe odwiedzające świetlicę codziennie mogą tu liczyć na kawę, herbatę i kanapki. Mogą też spotkać się z dyżurującymi tu psychologiem i adwokatem. Podkreśla Cozac i informuje, że w takie zimowe dni jak ostatnio coraz więcej osób zagląda do pomieszczenia dziennego pobytu. Bielskie Towarzystwo prowadzi także jadłodajnię i łaźnię, z której korzysta 7 tysięcy osób w ciągu roku. Cozac zauważa, że w związku z niskimi temperaturami, które nawiedziły nasz region ostatnio, na gorące obiady przychodzi teraz około 700-800 osób potrzebujących i bezdomnych.
Triumf Maryi to tytuł wystawy, którą otwarto 14 grudnia w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. Zebrane prace, m.in. rzeźby, płaskorzeźby czy obrazy na szkle, pochodzą ze słynnej kolekcji Leszka Macaka i ukazują wizerunek Matki Boskiej w sztuce ludowej. Jak zauważa Barbara Golda-Golden w artykule w towarzyszącym wystawie katalogu, wszystkie prace przybliżają piękno nietypowe, wręcz kontrowersyjne. Jej zdaniem, dzięki talentom twórców, wystawa opowiada u progu Świąt Bożego Narodzenia historię Maryi, jeszcze beztrosko-radosnej, narzeczonej cieśli Józefa, na którą za chwilę spadnie niewyobrażalnie ciężkie wyzwanie. Zostanie Matką Boga i Matką wszystkich ludzi, dodaje krytyk sztuki. Biskup Tadeusz Rakoczy, który uczestniczył w wernisażu, przypomina natomiast, że Maryja jest pierwszą wśród wierzących w Boga i stanowi najlepszy wzór wiary, a jej tajemnica opowiedziana została plastycznie i szczodrze w eksponatach pochodzących z kolekcji znanego i cenionego kolekcjonera krakowskiego. Wyjaśniając tytuł wystawy, duchowny zauważa, że w słowie triumf zawarte jest również pojęcie sukcesu, który w ludzkim rozumieniu oznacza m.in. osiągnięcie w życiu tego, co najważniejsze. A tak przecież było w życiu Matki Bożej i tak powinno być w naszym życiu, dodaje biskup. Przed wernisażem w Domu Włókniarzy odbył się program artystyczny. Zaśpiewał m.in. chór Brevis. O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie. Czy w katolickiej liturgii i pobożności są potrzebne ich zewnętrzne odzwierciedlenia w formie przedmiotów? Na te i inne pytania odpowiadano podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu Przez Sakralne do Sakrum, które odbyło się 15 grudnia w najstarszej bielskiej świątyni. Dwa wykłady w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Starym Bielsku zainspirowane były bezcennym zabytkiem, jaki się tu od ponad 500 lat znajduje, tryptykiem świętego Stanisława biskupa i męczennika. Wykład dyrektora diecezjalnego Muzeum w Bielsku-Białej księdza doktora Grzegorza Klai oraz jednego z najwybitniejszych znawców historii dziejów stolicy Podbeskidzia, doktora Jerzego Polaka, zwracając uwagę na znaczenie oraz funkcję świętych obrazów i wizerunków, opowiadały o starobielskim tryptyku. Wykład doktora Polaka poświęcony był historii oraz kontekstowi powstania tego niezwykłego zabytku. Natomiast duchowny przybliżał to dzieło w perspektywie sensu świętych wizerunków i ich znaczenia w liturgii. Omówiono również funkcję tryptyku, symboliczne znaczenie jego formy, otwartej jak i zamkniętej. Namalowany olejem na drzewie lipowym tryptyk z 1500 roku, inspirowany twórczością Wita Stwosza, jest drugim tego typu gotyckim zabytkiem obok krakowskiego kościoła mariackiego. Został umieszczony w ołtarzu starobielskiego kościoła. Skrzydła ołtarza zamykają się i otwierają podczas ważnych uroczystości kościelnych. W ramach cyklu Przez Sakralne do Sakrum odbędą się jeszcze dwa spotkania. Następne będzie poświęcone symbolicznemu znaczeniu czarnych ornatów oraz znaczeniu ornatu jako kapłańskiego stroju do mszy. Na ostatnim natomiast o prawdziwym rarytasie wśród liturgicznych szat, o tak zwanym komplecie anielskim, opowiadać będzie Barbara Kalfas z pracowni konserwacji tkanin na Wawelu. Dzieci rozmawiające o tym, dlaczego warto chodzić na roraty i czy będzie koniec świata, lub przebrani za aniołów członkowie wspólnoty Galilea komentujący niedzielne czytanie z Ewangelii. To najnowsze filmy internetowej telewizji Lumen, mającej siedzibę w Bielskiej Kurii. To jedyna w Polsce telewizja internetowa, która pragnie swój program w całości poświęcić realizacji dzieła nowej ewangelizacji. Telewizja zrealizowała już obszerne relacje z pierwszego kongresu nowej ewangelizacji w Kostrzynie, z kolejnej edycji Tygodnia z Ewangelią w Bielsku-Białej oraz niedawnej akcji ewangelizacyjnej Budzimy Kraków.
Jak wyjaśnia pomysłodawczyni przedsięwzięcia Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor diecezjalnego Wydziału do Spraw Ewangelizacji, głównym celem telewizji jest rzetelne i profesjonalne przedstawianie chrześcijańskiej wiary i nauczania Kościoła katolickiego oraz pokazywanie, jak żyć Ewangelią w dzisiejszych czasach. Pragniemy sami być znakiem nowej ewangelizacji. Chcemy być też łącznikiem w integracji ruchów, wspólnot mediów, duszpasterstw, parafii oraz różnych środowisk, które z nowym zapałem i odwagą głoszą Chrystusa i dają świadectwo wiary chrześcijańskiej we współczesnym świecie, dodaje Król-Cebulska. Telewizja tworzy program cykliczny Komentarze do Ewangelii, w których księża i ludzie świeccy z różnych ruchów komentują niedzielną Ewangelię. Realizuje także wiadomości diecezjalne pomagające informować o tym, co się dzieje na terenie diecezji. Oba programy cykliczne, Komentarz do Ewangelii i wiadomości diecezjalne, są emitowane także w Bielskiej Telewizji Miejskiej, oglądanej w Bielsku-Białej, Skoczowie, Cieszynie, Oświęcimiu, Tychach, Libiążu i Chełmku. Są one dostępne na coraz większej ilości parafialnych stron internetowych. Od niedawna zaczęły powstawać nowe programy adresowane do konkretnych grup osób, odpowiadające na ich specyficzne potrzeby. Już funkcjonują Świat Kobiet, Świat Młodych i Świat Młodszych. Wszystkie propozycje można znaleźć na stronie www.lumentv.pl. W jednym z ostatnich takich programów dzieci z jednej z bielskich szkół przekonują, że warto rozmawiać o chrześcijańskim końcu świata, a nie takim, o jakim mówią media. Z kolei w Komentarzu do Ewangelii członkowie bielskiej wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea tworzą specjalną, teatralną inscenizację, komentują przeczytany fragment Ewangelii i składają świadectwa. A na koniec zaproszenie. Po raz drugi Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Bielska-Białej. 6 stycznia 2013 roku Orszak przejdzie od kościoła Opatrzności Bożej w Białej ulicą Stojałowskiego, placem Smolki, placem Chrobrego na Stary Rynek. A rozpocznie się to wszystko od uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera. Wszyscy uczestnicy będą królami, którzy pójdą pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Patronat nad Orszakiem objął biskup Tadeusz Rakoczy i prezydent miasta Jacek Krywult. Szczegóły w naszej rozmowie. Jesteśmy w tej chwili wśród 60 miast w Polsce i również dołączają do tego orszaku za granicą miasta. Mamy tą przyjemność, że prezydent zgodził się na przemarsz orszaku ulicami miasta. Będzie to dłuższy przemarsz od Kościoła Opatrzności Bożej ulicą Stojałowskiego przez plac Smolki, Chrobrego na Stary Rynek. No właśnie wygląda na to, że to będzie taki orszak łączący Białą i Bielsko. Są takie uroczystości czasami w stolicy Podbeskidzia, gdzie podobne manifestacje się odbywają, ale nigdy nie o tej porze. Tak, prawda? Chcieliśmy to zrobić w ubiegłym roku, ponieważ było 700-lecie połączenia Bielska i Białej i był taki pomysł, no ale nie udało się, dosyć późno mogliśmy rozpocząć, ale w tym roku, myślę, że no, rok później to nie będzie tak źle i będzie taki akcent na właśnie na koło rzeki Białej. Kojarzymy ten orszak właściwie z takim entuzjazmem młodzieńczym i chyba no, nie da się ukryć, dominują młodzi ludzie, choćby dlatego, że jeżeli jest nawet mroźna pogoda, no to ich to nie odstrasza. No nie odstrasza, młodych ludzi mało co może odstraszyć. No na pewno aktywnie włącza się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej i jako obstawa orszaku i jako uczestniczy orszaku wiem o tym, że będzie nas bardzo dużo w tym roku na pewno, tak samo jak w zeszłym roku. Będą też szkoły, ponieważ współpracujemy ze szkołami. Trzy szkoły, które brały udział 6 stycznia 2012 roku, mają jakby pierwszeństwo, ale też kierujemy prośby do innych szkół i myślę, że będzie dużo dzieci. Już dwie szkoły zgłosiły swoje uczestnictwo. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego szyje nam również stroje, więc będzie więcej tych stroi. Będą to kolory, tak jak były zielony, czerwony i niebieski, tak jak korony właśnie, więc dzieci będą się wyróżniały, będą szły w orszaku. No i jeszcze może to, że będą Trzej Królowie na koniach, tak jak obiecywaliśmy, że będą zwierzęta, więc konie będą i będą Trzej Królowie na koniach, będzie dla dzieci poczęstunek.
Zapraszamy na Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2013 roku. Pamiętajcie, 6 stycznia. Wszystkich mieszkańców Bielska i okolic. A zwłaszcza dzieci. Zapraszamy! To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Na kolejne spotkanie z nami zapraszamy w nowym roku. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w tych trudnych czasach w sposób szczególny chcielibyśmy życzyć pokoju, pierwszego daru zwiastowanego przez chór anielski przy narodzeniu Jezusa. Albowiem to pokój rodzi synów Boga, ożywia miłość i stwarza jedność, odrywa ludzi od świata, a łączy ich z Bogiem. Narodziny Chrystusa to narodziny pokoju, bo jak mówi apostoł, On jest naszym pokojem i tylko On może nam ten pokój dać. A my będziemy mogli tego pokoju doświadczyć, gdy powierzymy Mu nasze życie, gdy przejdziemy od wiary w Boga do wierzenia Bogu. Niech tegoroczna uroczystość Narodzenia Pańskiego będzie także naszym narodzeniem się do nowego życia, życia zawierzonego Wszechmogącemu Bogu. Nasz Zbawiciel stał się Synem Człowieczym, abyśmy my mogli stać się Synami Bożymi. Niech stanie się to naszym udziałem.